No moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie tutaj z serii Korona Gór Polski. No i dzisiaj takie chyba najważniejsze wyjście w całym roku. Najważniejsze też wyjście chyba pod kątem całej korony. No bo oczywiście idziemy na najwyższy szczyt Tatr, czyli oczywiście na Rysy. Najwyższy szczyt polskich Tatr. No bo Słowacja, no to oczywiście Gerlach. Na tą górkę, że tak powiem, wybierzemy się pewnie kiedyś. No a dzisiaj Rysy. Pogoda wydaje mi się, że będzie dzisiaj wyborna. Przynajmniej do tego momentu, jak będziemy wychodzić na szczyt. Potem może się coś pogorszy, no ale zobaczymy. Na razie jest spoko. Na razie też idzie się fajnie, no bo mamy asfalt. Nie świeci słońce, także jak najbardziej spoko. No i przed nami godzina marszu i będziemy robić krótki pit stop. Jesteśmy przy Popradzkim Stawie. W sumie byliśmy tutaj razem z Zuzką chyba jakieś 2 lata temu, kiedy robiliśmy trasę ze Szczyrbskiego Jeziora właśnie tutaj. No dzisiaj idziemy tym szlakiem niebieskim, którym można sobie tutaj przejechać na przykład rowerem, gdybyście mieli taką ochotę. No ale tak, my tu sobie zrobimy krótką przerwę, odpoczniemy. No i potem myślę, że zacznie się już taka konkretniejsza wspinaczka. Też polecam, bardzo dobra sucha bułka zauszana od godziny 17, mini pizza z boczkiem, ale jest taka... Wanilia kawa, proszę bardzo. Masz to nagrywane? Tak, no. Wanilia kawa. Wanilia kawa. Może nie przeczyści. Może nie przeczyści. Bardziej jestem skłonny uwierzyć, że w tomie rozbroi. No, bo tak się świetnie otwiera. No ile, jest tak... Jest takie, że... Czuć, że jest jakość. Beskidzka. Carrefour Express, ty jak to. Pachnie kawą. No, kawa tak jakby... jakby takie batony dawali za ten plecak, no to bym wziął. Rozpoczęliśmy naszą wędrówkę, odpoczęliśmy trochę, no i teraz idziemy coraz wyżej. Aczkolwiek tutaj no dosyć ciasno i sporo ludzi, no nie ma co się dziwić, mamy weekend, godzinę 7:30, także no zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało wyżej. Liczmy na to, że gdzieś tam się trochę to wszystko przerzedzi. Ale widoczność dzisiaj, moi drodzy, no to petarda.
wam, moi drodzy, że no widoki obłędne, zresztą jak chyba widać, aczkolwiek no warunki na szlaku takie no rzekłbym średnie. W sensie no sporo ludzi idzie się trochę jak na zielonej szkole i no są spore obawy jak to wszystko będzie wyglądało na szczycie. No ale zobaczymy. Powiedzieć, moi drodzy, że sytuacja nie wygląda zbyt ciekawie. W sensie, no, nie idzie się jakoś źle, bo to nie o to chodzi, ale teraz wam tego nie pokażę, bo nie mam takiego obiektywu, ale tam zaczyna się taka konkretniejsza wspinaczka i tam jest już naprawdę sporo ludzi i to się wszystko tam korkuje. Bo jak patrzymy, to ci ludzie się dosyć pomału tam posuwają. Tam się chyba też zaczynają łańcuchy, jakaś taka większa wspinaczka, pewnie też przez to to wszystko tak tam ciężko wygląda, no ale nie wygląda to zbyt fajnie. Raczej na te rysy nie wyjdziemy jakoś szybko. Biorąc, żeby się w ogóle udało tam wyjść. Thank you.
i moi drodzy, będziemy kończyć tą naszą dzisiejszą podróż, no bo już wracamy tak samo jak wychodziliśmy, także nic wam nie będę pokazywać. Zresztą jak widzieliście, no też słabe były ogólnie warunki, żeby coś nagrywać, no bo tam w tych wyższych partiach to ciężko było w ogóle iść, a już o jakimś nagrywaniu i coś pokazywaniu wam, no to już graniczyło z cudem. No ale tak, oficjalnie szczyt udało się zdobyć, no na samej górze dantejskie sceny. Zastanawiamy się, czy gdybyśmy byli wcześniej, to byłoby tych ludzi mniej, czy w tygodniu byłoby mniej. Ciężko to przewidzieć, ale najważniejsze, że nie odpuściliśmy, bo też mieliśmy chwilę zwątpienia, jak widzieliśmy tą kolejkę tam ludzi oczekujących przy tych łańcuchach. No ale poszliśmy i była to dobra decyzja, no bo szczyt zdobyty, oficjalnie rysy zdobyte. Najwyższy szczyt do Korony Gór Polski. No i to tyle. Oczywiście trasa, jaką my dzisiaj szliśmy, no to macie ją w opisie filmu, także możecie sobie zobaczyć co i jak. Tam wielkiej filozofii nie ma, no bo to jest praktycznie cały czas jeden szlak na samą górę. No ale możecie sobie zobaczyć co i jak to nas wszystko czasowo zeszło. No a jeżeli chodzi o Koronę Gór Polski, no to my widzimy się pewnie dopiero w przyszłym roku. No a w tym roku pewnie jakieś inne górskie wyjścia. Na pewno będą jeszcze jakieś wyprawy rowerowe. Coś jeszcze na pewno się tutaj u mnie na YouTubie ukaże, także no śledźcie mnie, no bo ten sezon podróżniczy jak najbardziej jeszcze trwa. Trzymajcie się, pa!